To, co słyszeliśmy i oglądaliśmy, cofnęło nas w takim naszym chrześcijańskim kalendarzu do piątku. Dzisiaj mamy poranek Wielkiej Nocy. W ubiegłym tygodniu usłyszałem, będąc gdzieś na basenie, taką historyjkę. Jak w takich historiach czy historyjkach bywa, był człowiek, który był ateistą. No i zdarza się również nagminnie, bez żadnych wyjątków, że ateiści też umierają. No i umarło się temu człowiekowi. Stanął u wrót nieba i często jak w takich historyjkach jest, to tam wita wszystkich apostoł Piotr. No i puka do tych drzwi i mówi, że chciałby wejść. No zaczęła się rozmowa między nimi. No i Piotr mówi, to jest niemożliwe, ty jesteś ateistą. No ale mówi ten ateista, no przecież ja żyłem dobrym życiem. Często to moje życie było nawet lepsze niż życie tych, którzy mówili o sobie, że są chrześcijanami. Piotr mówi, to jest niemożliwe. No i w pewnym momencie tej rozmowy ten ateista mówi, a czy nie mógłbyś zapytać twojego szefa w mojej sprawie? No i Piotr poszedł. Po chwili wraca i powiedział coś takiego. Że szef powiedział mu, żeby temu ateiście powiedział, że go nie ma. Tytuł tego, co będę mówił, powiedz mu, że mnie nie ma. Dzisiaj obchodzimy wielkie chrześcijańskie święto, jakim jest Wielkanoc. Niestety to święto coraz mniej dla nas znaczy. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że nasza wiedza, nasze poznanie, nasza mądrość tak rozkwitły w ostatnim czasie, że zaczyna być to rzeczą niemożliwą i nielogiczną, żeby wierzyć w taką rzeczywistość, jaką jest zmartwychwstanie? Czy to z powodu naszego lepszego wykształcenia? Tak właśnie się dzieje. Dlatego, że się poszerzyły horyzonty naszej nauki, że tego już nie możemy zaaprobować. I po prostu ta nasza wiedza zabiła kolejną iluzję naszej wiary. Dlaczego, jak myślimy, dlaczego ludzie bardziej lubią święta Bożego Narodzenia niż Wielkiej Nocy? Spróbujmy zadać sobie to pytanie. Dlaczego ludzie bardziej wolą ten klimat i to, co się dzieje i w ogóle święta Bożego Narodzenia od święta Zmartwychwstania? Myślę, że odpowiedź jest jedna. To drugie konfrontuje ze śmiercią. A nie lubimy w sposób naturalny, i to byłoby nienormalne, gdybyśmy lubili myślenie o śmierci. Możemy mówić o polityce, możemy mówić o pracy, możemy mówić o kobietach, możemy mówić o cenach, możemy mówić o modzie, możemy mówić o sytuacji gospodarczej, o kryzysie, ale niewielu ludzi potrafi myśleć i mówić poważnie o śmierci. Wokół tematu śmierci istnieje jakby taka wielka zmowa milczenia. Jeżeli już mówią ludzie na ten temat, to za pomocą żartu, pokazując, że to jest tak niewygodne, że w inny sposób o tym tak na serio mówić i myśleć nie potrafią. Pewna młoda osoba wyraziła tę tajemnicę śmierci, to co się dzieje w człowieku, gdy myśli o śmierci, takimi słowami. Nie śpię. Niepokojąc się, jak to jest być martwym, nie śpię, martwiąc się, jak czarno będzie w trumnie. Nie śpię i czuję, jak chłodne będzie moje życie. To bez sensu, by końcem życia była śmierć. Tylko wspomnienie, a potem nic. Zupełnie nic. Po prostu nic. Śmierć jest jak czarna otchłań bez dna. Śmierć jest jak myśl bez myślącego. Śmierć jest strachem, a nie tylko spaniem. Bez budzenia się. Śmierć jest piekłem, a nie przyjemnym snem. Jest to przeżycie, którego każdy z nas bez wyjątku doświadczy. To jest najpewniejsza rzecz, która wydarzy się w życiu każdego z nas.
Może być tak w twoim życiu, że będziesz bogaty albo będziesz biedny. Tego nie wiesz. Może być tak, że będziesz zdrowy przez większość swojego życia albo nawet do dnia, w którym odejdziesz. A może być tak, że ciągle będziesz chorował. Tego nie wiesz. Być może będziesz żył takim życiem, w którym będzie mnóstwo przyjaciół, a może będziesz przez całe życie bardzo samotnym człowiekiem. Tego nie wiesz. Może będzie tak, że będziesz miał dobrą pracę, dobrą żonę, dobrego męża, grzeczne dzieci lub będziesz miał złą pracę, złą żonę, złego męża, niegrzeczne dzieci. Nie wiesz. O wielu z tych rzeczach nie wiesz. Jednego możesz być pewny. Umrzesz. Umrzesz. To czeka na każdego z nas. W pewnym sensie dzisiaj każdy z nas umiera. Już o prawie godzinę zbliżyliśmy się do chwili, w której odejdziemy. Od początku tego spotkania. Została konkretna liczba dni do przeżycia. Liczby tej nikt z nas nie zna. Co potem? Apostoł Paweł tak ujął prawdę o zmartwychwstaniu. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremna też wiara wasza. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć, to z całą pewnością, Bóg istnieje i rządzi losami świata. A jeśli nie, to całe chrześcijaństwo jest jednym wielkim zwiedzeniem i iluzją, oszustwem. Nie ma innej opcji. I jeżeli jest prawdziwą ta druga opcja, to chrześcijaństwo jest tylko muzeum historii i niczym więcej, a chrześcijanie, my również tu obecni, to jest po prostu grupa zwiedzonych głupców. Apostoł mówi, najbardziej pożałowania godni jesteśmy jako chrześcijanie w ten czas, gdy zmartwychwstanie nie jest rzeczywistością. Jesteśmy najbardziej pożałowania godni ludzie z tych wszystkich, jacy żyją na ziemi. Jeżeli jesteś osobą, która nie wierzy, bądź przestała wierzyć w bajki mówiące o zmartwychwstaniu, jeśli jesteś kimś, kto nie wierzy w Pana Boga, to chcę powiedzieć, że jesteś kimś szczególnym i wyjątkowym. To jesteś osobą, na którą świat tak naprawdę czeka już od wielu stuleci i masz szczególną misję do spełnienia. Jesteś wyjątkowym, wybitnym. Wiesz dlaczego? Bo świat ciągle czeka na pojawienie się pierwszego mądrego ateisty. Myślę, że ateista, w ogóle ateiści myślą o sobie, że są bardzo mądrymi, wybitnymi osobami, jeśli chodzi o ich poznanie. I skoro tak jest, to znaczy, że jesteś kimś wyjątkowym i o kimś takim ta księga nie może milczyć. I wiecie, że ta księga nie milczy o ateistach? W pewnym momencie ta księga zawiera dla kogoś takiego tytuł naukowy i krótkie podsumowanie światopoglądu. Cytuję. Jeżeli ktoś chciałby oskarżyć, to adresat psalmista Dawid. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Masz tytuł i wszystko pozostałe. Wielkanoc nie jest pocieszeniem. Wielkanoc jest potężnym, najpotężniejszym wyzwaniem. To żadne pocieszenie. Poselstwo Wielkanocy albo jest najpotężniejszym faktem historii, albo jest gigantycznym, przerażającym oszustwem. Zapoznajmy się z faktami. Czytaliśmy ten fragment, jeszcze raz do niego powrócimy. Łukasz 24, 1, 12.
A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zostały kamień odwalony od grobowca. I wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, on rzekł do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Marta, matka Jakuba, Maria, matka Jakuba i inne z nim, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Czytamy o kobietach, które przyszły do grobu, do tego grobowca, do tego grobu, w którym było wcześniej złożone ciało Jezusa. Przyszły w jednym celu. One przyszły, ażeby namaścić to ciało. Taki był zwyczaj grzebania zmarłych. I gdy przyszły już do tego miejsca, do tego skalnego grobowca, w którym było złożone ciało Jezusa, z przerażeniem odkryły, że tego ciała nie było. Nie znalazły ciała Chrystusa. I od tego momentu zaczyna się historia zmartwychwstania. W piątek ciało Jezusa złożono w skalnym grobowcu. W niedzielny poranek tego ciała nie było, zniknęło. Co się stało? Kto był w to zamieszany? Kto to zrobił? Kto ukradł ciało? I zaproponuję pewną rzecz. Opowiem pewną historię zmartwychwstania opartą i zrekonstruowaną na bardzo, bardzo rzetelnym zapisie, jakim jest zapis Nowego Testamentu i Ewangelii. Te fragmenty, które będą służyły do rekonstrukcji tego, co się działo, zostały spisane w przedziale od 15 do 25 lat od chwili, w której zaistniały. Czyli Chrystus został ukrzyżowany, złożony do grobu, 15 lat później, do 25 lat później te rzeczy zostały spisane przez naocznych świadków albo przez ludzi, którzy mieli kontakt z naocznymi świadkami. Słuchajmy uważnie. I miejmy w umyśle takie drapieżne pytania. Może Jezus wcale nie umarł? Może ktoś ukradł ciało? Może to wszystko to jedna wielka legenda? Mamy te pytania? Posłuchajmy. Jezus umierał ukrzyżowany, ale przedtem został wychłostany razami rzymskiego batoga. Jedno uderzenie takiego rzymskiego batoga sprawiało, że skóra biczowanego była rozrywana. Był tak wycieńczony, że upadł pod ciężarem drewnianego krzyża, gdy szedł w kierunku wzgórza, na którym dźwigając krzyż, na którym miał być ukrzyżowany. Został przybity do krzyża. Przybito jego ręce, przybito jego nogi. Człowiek wiszący na krzyżu mógł przedłużyć swoje życie, bo skazańcy umierali wskutek uduszenia poprzez to, że się próbował unieść na swoich stopach, tak żeby umożliwić pracę płuc. Rzymianie sobie tego nie życzyli, gdyż później było święto Paschy, które zaczynało się tego wieczoru. Więc ażeby przyspieszyć śmierć skazańców, żołnierze łamali im golenia, czyli kolana, tak żeby nie mogli się wyprostowywać, ażeby nabierać kolejnej porcji tlenu. Gdy przyszli do Jezusa, zobaczyli, że już nie żyje. I w ten czas nie połamali jego goleni, ale jeden z tych żołnierzy wyciągnął włócznie i przebił bok Jezusa i z tego boku wypłynęła krew i coś, co wyglądało jak woda. Gdy
powiadomiono namiestnika o tym, że Jezus nie żyje, on zażądał sprawdzenia tego faktu. A Żydzi zażądali postawienia straży przy jego grobie. Ciało Jezusa zostało przygotowane do pogrzebu zgodnie z tymi żydowskimi zwyczajami, czyli zawinięto je w takie płótna, do których dodano bardzo dużo maści. Także waga tego wszystkiego wynosiła ponad kilkanaście kilogramów. I tak przygotowane ciało złożono do skalnego grobowca wykutego w skale. Wejście do tego grobowca zatarasowano wielkim kamieniem. Jego waga była około 2 ton. Także kilka dorosłych, zdrowych kobiet wiedziało, że nie były w stanie nawet poruszyć tego kamienia. Grobowiec został zapieczętowany. To znaczy, że wokół tego kamienia, który zasłonił wejście do tego grobu, został przyciągnięty sznur i na obu jego końcach umieszczono rzymską pieczęć. Złamać taką pieczęć to sprzeciwić się cesarzowi, wypowiedzieć bunt cesarzowi. Przy grobie ustawiono straż. Około 100 żołnierzy podzielonych na 3 straże, z których każda spędzała 3 godziny na służbie, a 6 godzin poza służbą. W tym wojsku, w tej straży panowała taka dyscyplina, że dowódca, gdyby zobaczył śpiącego na straży żołnierza, mógł bez ostrzeżenia rozpalić pod nim ogień. W środku 3 nocy zatrzęsła się ziemia, co w Jerozolimie zdarzało się dość często. I kamień odsunął się od tego wejścia, które zasłaniał, wejścia do grobowca. I w ten czas, gdy się odsunął, odsłonił to wnętrze i okazało się, że ciała w środku nie było. Prześcieradła leżały nietknięte, tak jakby to ciało z tego zawiniętego kokonu wyparowało lub przeniknęło. Przestraszeni żołnierze pobiegli do przywódców żydowskich i oni ustalili wersję mówiącą, że żołnierze zasnęli i w tym czasie przyszli uczniowie i ukradli ciało. Ci żołnierze powinni być ukarani śmiercią, gdyby tak się stało. Wiemy, że nic takiego nie miało miejsca. Zostali przekupieni. Nikt nie uwierzył w tę historię opowiadaną przez żołnierzy i w ciągu 6 tygodni ponad 3000 mieszkańców Jerozolimy uznało fakt, że Jezus znów żyje. Szczegóły zmartwychwstania, które przytoczyłem w tej historii, są umieszczone również w jednym z najstarszych listów Nowego Testamentu, pierwszym liście do Koryntian, który został spisany zaledwie 20 lat po ukrzyżowaniu Jezusa. Może ktoś ukradł ciało? Kto? Władza, uczniowie, złodzieje? Władza to ostatnia grupa ludzi, która byłaby zainteresowana tym, ażeby to ciało zniknęło. A uczniowie? Przestraszeni, schowani, jeszcze kilkanaście godzin czy kilka dni później, schowani gdzieś na jakichś pomieszczeniach, gdzieś w domach, na piętrach. Nie wyglądali na takich, którzy mogliby pokonać oddział 100 rzymskich centurionów. Złodzieje? No raczej złodzieje nie wykradają ciał, oni raczej okradają ciała. Nie przychodzą po zwłoki, przychodzą po złoto, po diamenty, po jakąś taką rzecz cenną wedle ich uznania. A może wcale nie umarł? Może wcale nie umarł? Był w stanie śmierci klinicznej. Pamiętacie, co się stało, gdy jeden z żołnierzy przebił jego bok? Co wypłynęło z tego boku? Krew i co? Coś jak woda wygląda, tak? Woda, jest takie słowo użyte, to osocze. Wiesz, kiedy ono się oddziela od krwi? W czasie śmierci biologicznej.
Jeżeli nawet by przeżył, był w stanie śmierci klinicznej i znalazł się w chłodnym grobowcu, to najgorsza rzecz, bo nie mogą być tamowane rany, których miał mnóstwo. Wykrwawiłby się na śmierć. A potem po tych 3 dniach tak pobity, poraniony człowiek przebudził się, doszedł do siebie w tym grobowcu, odsunął od środka kamień. Wiesz, jak odsunąć kamień od środka, wiesz, jak to wygląda? Jakbyś na przykład próbował pchać samochód, to byś albo z przodu, albo z tyłu go pchał, żebyś go przesunął, nie? Ale odsunąć kamień od środka, to tak jakbyś stanął u drzwi samochodu i pchał go w tą stronę, żeby go przesunąć. I ten człowiek z ranami na ranach, z ranami na rękach, na nogach, z przebitym bokiem, odsunął ten kamień, pchając właśnie w ten sposób samochód od boku, pokonał 30 strażników i potem się pokazał uczniom i oni byli pod takim wrażeniem, że wszyscy uwierzyli. Trzeba mieć silną wiarę, żeby w to wierzyć. Ja takiej nie mam. A może to legenda? Problem w tym, żeby powstała legenda, powstał mit, potrzeba kilku pokoleń, czasami setek lat. Żyją naoczni świadkowie. 6 tygodni później ponad 3000 ludzi, którzy byli świadkami tych wydarzeń, nie mogło zrobić niczego innego, niż uznać fakt zmartwychwstania. Wiesz, zmartwychwstanie opiera się na faktach. Im dłużej i bardziej w sposób obiektywny badasz te fakty, tym trudniej obronić tezę, że ono nie miało miejsca. Gdy jesteś uczciwy w swoich doświadczeniach poszukiwania prawdy o zmartwychwstaniu, kończy się to zawsze tak samo. Niektórzy ludzie spędzili długie lata naukowego życia, analizując te fakty i byli zmuszeni po ich przeanalizowaniu, uczciwym zmierzeniu się z rzeczywistością historyczną, z wiarygodnością zapisów, do jednej konkluzji. Zmartwychwstanie miało miejsce. Mówimy o faktach. Gdy decydujesz się zaprzeczyć prawdzie opartej na faktach dotyczących zmartwychwstania, to możesz zaprzeczyć każdemu innemu historycznemu wydarzeniu. Jest więcej materiału dowodowego świadczącego o tym, że żył i zmartwychwstał Jezus, niż o tym, że w ogóle ktoś taki jak Juliusz Cezar istniał i władał. Takie są fakty. Pascal, ten znany myśliciel, powiedział takie zdanie. Dlaczego wam tak trudno uwierzyć w zmartwychwstanie? Przecież każdego dnia oglądacie dużo większy cud od cudu zmartwychwstania. Przecież każdego dnia oglądacie cud narodzin. Oto z jakichś prostych, pojedynczych komórek powstaje całe, nowe, wspaniałe życie. Cóż jest łatwiejszego? Czy z tych 2 komórek doprowadzić do powstania wspaniałego, nowego, skomplikowanego życia, czy już całe ukształtowane ciało dorosłego człowieka tylko przywrócić do życia? Problem w tym, powiedział, że to pierwsze, czyli narodzenie, z powodu tego, że tak często je oglądamy, straciło swoją cudowność. To drugie, zmartwychwstanie, z powodu tego, że wydarzyło się w tak odległej historii, stało się dla nas niemożliwym. Kiedy kobiety odeszły do grobu i powiedziały 11 uczniom o tym, co zobaczyły i co powiedzieli im aniołowie, to jest ciekawe, już Konrad o tym wspomniał, zaobserwowanie reakcji uczniów. Słuchajmy. Ludzi, którzy przez 3 lata, dzień i w nocy spędzali czas z Jezusem, obserwując Go 24 godziny na dobę, słuchając Jego słów, widząc niezwykłych rzeczy, których dokonywał. Posłuchajmy opis ich reakcji. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Pomimo słów samego Jezusa, który przepowiedział,
że trzeciego dnia powstanie z martwych, pomimo bezpośredniego świadectwa tych osób, swoich przyjaciół, co do których wiarygodności nie mieli żadnych zastrzeżeń, tych 5 lub 6 kobiet, które mówiły, że grób jest pusty, pomimo tego, że aniołowie donieśli o tym, że Jezus wstał z martwych, pomimo faktu pustego grobu, pomimo faktu brakującego ciała Chrystusa, pomimo tego wszystkiego, tych 11 nie wierzyło. Co za niewiara. Wiesz jaka? Taka, jaka jest w tobie i we mnie. Czy dzisiaj nie ma takiego niedowiarstwa? Czy dzisiaj nie jest tak, jakbyś wyszedł robiąc sondę przed kościołami, na cmentarzach, wśród przechodzących ludzi, gdzieś w centrach handlowych, pytając o zmartwychwstanie? To myślisz, że znalazłbyś wielu ludzi, którzy naprawdę w to wierzą? Wiara stała się rzeczą unikalną, unikatową, rzadką. Jeszcze raz, słowa Jezusa znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiecie, tak łatwo, jako ludzie, łatwo i naiwnie wierzymy w horoskopy, w różnego rodzaju maści i odmian bioenergoterapeutów. Wierzymy w politykę, tak zwanym ekspertom. Często nie mamy żadnych zastrzeżeń. Nawet Kaszpirowskiemu ludzie są w stanie uwierzyć. A dlaczego tak trudno jest wierzyć nam w zmartwychwstanie, które jest tak mocno osadzone w historii i najlepiej tak naprawdę udowodnione historyczne wydarzenie w historii ludzkości? Dlaczego tak się dzieje? Część ludzi lubi takie historie science fiction, wierzą w cywilizacje pozaziemskie. I myślę, że jako ludzie lubimy te historie z dwóch powodów. Jesteśmy albo biednymi ofiarami, albo walecznymi zwycięzcami. W historii o ukrzyżowaniu Chrystusa nie jesteśmy ani jednym, ani drugim. Jesteśmy oprawcami. Jesteśmy mordercami. Jesteśmy winni. Pomimo tego, Jezus, ten ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus, daje każdemu człowiekowi szansę na przebaczenie, szansę na nowe życie. Czy w to wierzysz? Słuchaj słów Pisma. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Dzieją się tu i są obecne dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz wyznać coś swoimi ustami, że Jezus jest Panem. I to zawsze wymaga ponadnaturalnego działania, bo Pismo mówi, że nikt nie może powiedzieć o Jezusie, że jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. I pomimo tego, że wielu ludzi wyznaje te słowa, że Chrystus jest Panem, to niczego nie zmienia ani w ich wyznaniu, ani w ich życiu, ani w rzeczywistości, w jakiej żyją. Bo to są tylko słowa, za którymi nie stoi rzeczywistość i wpływ, działanie Świętego Ducha. Ale gdy te słowa są wypowiedziane pod wpływem, pod inspiracją Ducha Świętego i gdy człowiek ma wiarę, która wzbudza się na podstawie słowa Bożego, że Chrystus wstał z martwych, pojawia się w tobie nowe życie. Przechodzisz ze śmierci do życia. Biblia określa to, że jesteś zbawiony.
Jak to się ma do twojego życia? Jaki jest twój wybór? Jak możemy my jako chrześcijanie pomóc ludziom w przyjęciu tej prawdy, że Chrystus zmartwychwstał, że Jezus żyje? Więc muszą Go spotkać. Muszą Go spotkać. No ale przecież ten zmartwychwstały, uwielbiony Chrystus nie jest już w takiej materialnej postaci, w jakiej się ukazywał tuż po swoim zmartwychwstaniu. Więc jak mogą Go spotkać, jak mogą Go doświadczyć? Wiesz jak? Ludzie chcą w nas, chrześcijanach, widzieć Chrystusa. Oni chcą dotknąć Chrystusa w moim i twoim życiu. Oni chcą w moim i twoim życiu zobaczyć i odkryć Jego moc. Oni chcą w naszym życiu zobaczyć rany zadane nam przez innych i to, jak nie działamy w odwecie. Oni chcą to zobaczyć. Oni chcą, żebyśmy w takich chwilach wypowiedzieli słowa, jakie wypowiedział zmartwychwstały. Przebacz im. Oni chcą zobaczyć ludzi, o których mogliby powiedzieć: patrzcie, jak oni się kochają, jak oni się miłują, jak oni się szanują. Oni chcą zapytać, Dlaczego, gdy straciłeś, gdy zostałeś uderzony w twarz albo w jakiś inny sposób, boleśnie dotknięty, dlaczego nie zareagowałeś odwetem, a byłeś nawet gotowy przyjąć następny cios? Oni chcą to zobaczyć. Oni chcą tego dotknąć. Oni chcą zapytać, dlaczego nastawiłeś drugi policzek? Oni chcą wiedzieć, dlaczego, gdy jesteś oskarżony, się nie broisz. Oni chcą wiedzieć, dlaczego bezinteresownie pomagasz tym, którzy w żaden sposób nie mogą ci odwdzięczyć. Właśnie tym słabszym. Dlaczego to robisz? Przecież po ludzku nic z tego nie masz. Oni chcą o to ciebie i mnie zapytać. Oni chcą wiedzieć, dlaczego swój czas, swoje pieniądze, swój dom bezinteresownie otwierasz dla innych, szczególnie dla tych, którzy mają mniej niż ty. Oni chcą o to zapytać, oni chcą zobaczyć ciebie i mnie w takich sytuacjach. Oni chcą zapytać, dlaczego odwiedzasz ludzi, którzy są w więzieniu, gdy nie są twoimi krewnymi. Oni chcą ciebie o to i mnie zapytać. Oni chcą wiedzieć, dlaczego pomagasz bezdomnym, zaniedbanym dzieciakom. Oni nie chcą ciebie mnie pytać, ile ty masz Biblii w swoim domu albo jak często chodzisz na nabożeństwo. Naprawdę to ich nie interesuje, tych ludzi, którzy nie znają Jezusa. Oni chcą wiedzieć, dlaczego nie pijesz, a jest tyle radości w twoim życiu. Oni chcą o to zapytać. Oni chcą zapytać, dlaczego jesteście tak szanującymi się, spełnionymi w swoim małżeństwie? Dlaczego macie takie fajne relacje ze swoimi dzieciakami? Oni chcą o to zapytać. Oni chcą widzieć, chcą dotknąć życia Jezusa. Oni chcą zapytać, dlaczego pomimo chwil trudności i smutku potrafisz być wdzięczny i jesteś wdzięczny. Jak to jest możliwe? Oni chcą wiedzieć. Oni chcą wiedzieć, dlaczego pomimo tego, że rzeczy, których, tak wielu rzeczy, których nie możesz mieć, nie możesz osiągnąć, nie przeżywasz poryczy porażki. Dlaczego, gdy brakuje ci tylu rzeczy, które może są dostępne i mają, są w posiadaniu ludzi, którzy mają więcej, ty nie czujesz się ograbiony z niczego, ani nie przeżywasz takiej świadomości porażki i straty. Dlaczego tak żyjesz?
Oni chcą wiedzieć, dlaczego dla ciebie i dla mnie przeszkody, przed którymi stajesz, stają się możliwością kolejnej wygranej. Okazją do kolejnego zwycięstwa. Dlaczego tak żyjesz? Dlaczego w sytuacjach, gdy nawet obiecałeś coś i okazało się, że to, co powiedziałeś, przynosi szkodę dla ciebie, nie odwołujesz swoich słów? Dlaczego za tym stoisz? Oni chcą o to zapytać. Dlaczego twoje słowa są jak łańcuch? Dlaczego dla ciebie białe jest białym, czarne jest czarnym i nie ma barw szarych w twoim życiu, w twoich słowach, w twoich reakcjach i w twoim zachowaniu? Ludzie chcą w nas zobaczyć życie zmartwychwstałego Pana. Nie mogą spotkać Jezusa tak, jak mógł na przykład spotkać go Tomasz. Ale pytanie jest, czy ludzie mogą spotkać żyjącego Jezusa we mnie, w tobie? Wiesz, jeśli boimy się trudnych chwil, jeżeli uciekamy przed takimi momentami w swoim życiu z powodu własnej wygody, jeśli robimy uniki i umiemy się dostosować, pójść na kompromis, ażeby obronić lepsze, spokojniejsze, wygodniejsze miejsce w życiu, aby więcej zarobić, więcej mieć, lepiej się ustawić, to jak dzisiejsi Tomaszowie mają odkryć Jezusa w moim i twoim życiu? No powiedz jak. Przeczytasz Biblię? Chodzisz do kościoła? Ludzie chcą doświadczyć naszej wzajemnej miłości. To zawsze przekonywało Tomaszów. Patrzcie, jak się kochają. Nie można uciec od rzeczywistości prawdziwej miłości. Tylko tam, gdzie jest miłość, można dotknąć Boga. Tylko tam, gdzie jest miłość, można dotknąć Boga. Można Go zobaczyć. Można Go doświadczyć. Nie w różnych fajerwerkach, jak często chrześcijanie oczekują, tylko w jednym miejscu. W miłości. Takie, o jakiej mówi list do Koryntian. Myślę, że to, że dzisiaj jest aż tylu Tomaszów, w tym jest dużo mojej i twojej odpowiedzialności. Mojej i twojej winy. Wiesz dlaczego? Bo dzisiaj jako chrześcijanie zbyt dobrze potrafimy mówić, a zbyt słabo potrafimy żyć. I te dwie rzeczywistości się rozjeżdżają. Ale zapytasz, a kto z nas potrafi ciągle okazywać pełną ufności i radości postawę? Kto z nas posiada zdolność do pracy cały czas na najwyższych obrotach? Kto z nas jest do tego zdolny? Kto z nas potrafi żyć takim życiem i wywierać taki wpływ przez swoje życie, o jakim mówiłeś? Żeby to życie tak w pozytywny sposób wpływało na innych. Kto wypowiada z nas słowa, na których można polegać w każdej sytuacji? Kto potrafi żyć takim życiem? Czy to jest w ogóle możliwe? Przytaczam słowa Jezusa. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nikt z nas nie posiada własnej energii. Każdy z nas jest stworzeniem zależnym.
ciągle potrzebujesz życia zmartwychwstałego Pana. Jezus jest życiem, desperacko potrzebuje życia. Desperacko potrzebuje Jego obecności. Desperacko potrzebuje przyjaźni z Nim. Przed laty kilkakrotnie miałem szansę spotkania człowieka, myślę, że jednego z największych, jeżeli nie największego obecnie żyjącego apologetę chrześcijańskiego, człowieka o kilku tytułach doktorskich, mnóstwie napisanych książek. Nazywa się Ravi Zacharias. I opowiedział pewną historię ze swojego życia. On bardzo często podróżuje. I urodziło się kolejne dziecko, była to dziewczynka. Miała około 9 miesięcy, go przez parę tygodni nie było w domu. I po tym dłuższym czasie przyjechał do domu, stanął w progu swojego mieszkania i ta mała, już stawiająca córeczka, pierwsze kroki, tak patrzyła na tego dziwnie obco wyglądającego człowieka, który stał w progu jej domu. I w tym momencie Ravi powiedział, że ukląkł na podłogę w tych drzwiach i nagle coś się stało i ta dziewczynka zaczęła biec w jego stronę i zarzuciła mu swoje małe rączęta na jego szyję i go uścisnęła. Wiesz, co powiedział? W tym momencie dowiedziałem się o życiu więcej niż setek i tysięcy przeczytanych książek, traktatów filozoficznych. Odkryłem, że w życiu tak naprawdę chodzi o jedną rzecz. O relacje. Najważniejszą relacją Twojego i mojego życia to relacja ze zmartwychwstałym. Tu jest życie. To klucz do życia. Nie próbujmy sami wytwarzać życia. Zamęczymy siebie i innych. Będzie to sztuczne i niezjadliwe. Potrzebujemy Jezusa. Bliskiej, żywej, prawdziwej, szczerej relacji, która przychodzi przez ugięte kolana i słowa tej księgi włożone w Twoje serce, w Twój umysł, w Twoją wyobraźnię, w głębie, w istotę Twojej osoby. Nie obiecuj niczego Panu Bogu. Nie obiecuj. Powiedz Mu, jak jest. Powiedz, jak bardzo Go potrzebujesz. Jak bardzo chciałbyś Go kochać. Powiedz Mu o tym. Okres takich świąt to czas składania życzeń. Ja też chciałbym złożyć takie życzenia. List do Filipian, 3 rozdział. List do Filipian, 3 rozdział, od 7 do 12. To jest życzenie ode mnie, od kogoś większego, od tego, który sprawił, że to słowo zostało zapisane. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
Nie jakbym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Oby to było pragnienie, marzenie Twojego życia. Oby to było rytmem, pulsem Twojego i mojego życia. Amen.